to wyjątkowy odcinek podcastu. Usłyszycie opowieść człowieka, któremu w dramatycznych okolicznościach udało się uciec z kraju. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To, co dzieje się teraz w Kabulu, to największy eksodus Afgańczyków z kraju od kilku dekad. Tysiące osób desperacko próbują wydostać się za granicę z obawy przed talibami. Islamscy radykałowie po 20 latach wrócili do władzy, a ludzie boją się powtórki z lat 90., kiedy to w kraju obowiązywało drakońskie prawo szariatu. Muzyka, książki czy kino były wówczas zabronione. Kobiety nie mogły pracować ani uczyć się, a nawet samodzielnie wychodzić z domów. Publiczne kamienowanie ludzi na stadionach było codziennością, a dla talibów stało się wręcz rozrywką. Teraz talibowie na razie pokazują, że się zmienili. Pytanie, jak długo, bo mało kto wierzy, że będą krzewicielami demokracji. Dlatego właśnie Afgańczyków ewakuuje kilkanaście krajów NATO, w tym także Polska. Dziś w specjalnym odcinku podcastu Świat wyjątkowa i pierwsza w polskich mediach rozmowa z Afgańczykiem, który po dramatycznych przejściach uciekł z Afganistanu i przyleciał do Polski. Hey, I don't know how to spell your name. Is it Wojtek? Farid ma 40 lat. Do niedawna wykładał politologię na Uniwersytecie w Kabulu. Od kilku dni jest w Polsce z żoną i 8-letnim synkiem. Przyleciał z Afganistanu dzięki pomocy polskich władz, fundacji ICAT, Human Dog oraz byłych pracowników polskiego wojska PRT w Gazni. Rozmowę nagraliśmy przez jeden z komunikatorów, bo Farid jest w miejscu, do którego dziennikarze nie mają dostępu. Ze względów bezpieczeństwa nie podaje, gdzie Afgańczyk się znajduje, ale jego tożsamość i miejsce pobytu zostały przeze mnie zweryfikowane. I worked 6 years for United Nations. We were living in Kabul actually, but during 2012 and 2013. Przez 6 lat pracowałem dla ONZ. Mieszkałem w Kabulu, ale w 2012 i 2013 roku byłem szefem organizacji, którą wspierał Polski Zespół Odbudowy Prowincji, specjalna jednostka polskiego wojska w Gazni. Oni płacili za projekty pomocowe w Gazni, a my je wykonywaliśmy. I to właśnie dzięki tym kontaktom mogłem się teraz ewakuować. So this connection actually led to my evacuation to Poland. Taliban's advance across Afghanistan is unprecedented. Farid przez kilka lat studiował w Szwajcarii i w Iranie. W połowie sierpnia, gdy talibowie zdobyli kolejne miasta w Afganistanie i byli coraz bliżej Kabulu, miał zajęcia na stołecznym uniwersytecie. To była sobota, 14 sierpnia, dzień przed zdobyciem przez talibów stolicy. Byłem w sali wykładowej. Zacząłem wtedy pierwszy poranny wykład. Nagle jedna ze studentek wstała, była przerażona. Powiedziała nam, że jej ojciec pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i że powiedział jej, że wszyscy powinni natychmiast iść do domu. W sali zapanował wtedy chaos i ostatecznie wszyscy wyszli. We left the classroom and I hurried to home and natychmiast pojechałem do domu. Zadzwoniłem po drodze do żony, a ona zabrała naszego syna ze szkoły. Na ulicach widziałem, że panuje jakieś szaleństwo. Normalnie o tej porze dnia w naszej dzielnicy między 8 a 10 rano powinno być spokojnie. Tymczasem wtedy na ulicach wszyscy biegli, samochody jeździły jak szalone. To nie było normalne. You know, it was not normal. It was not looking normal. Gdy Farid wrócił do domu, jego koledzy zadzwonili do niego, mówiąc, że na zachodzie miasta widzieli talibów. To miała być tylko plotka, ale po 4 godzinach Farid dowiedział się, że rzeczywiście talibowie weszli do miasta. Ulice natychmiast opustoszały, a ludzie pochowali się w domach. Przez całą sobotę Farid rozmawiał z rodziną, z przyjaciółmi i zastanawiał się, co robić. Nie miał wizy do Indii czy Pakistanu, dzwonił do ambasad, ale żadna z nich nie działała. Po kilku godzinach przypomniał sobie, że kilka lat wcześniej pracował dla polskiego wojska w Gazni. Włączyłem laptopa i wysłałem maila do pani Edyty.
Ona kilka lat wcześniej w Gazni była koordynatorem w polskim wojsku. Nie miałem z nią kontaktu kilka lat, więc nie przypuszczałem, że odpowie na mojego maila. Po trzech dniach odpowiedziała. Napisała, że mnie pamięta. Pytała, jaka jest sytuacja u nas. Wymieniliśmy numery telefonów, ale nie miałem większej nadziei, że Polacy nam pomogą, bo wiedziałem, że nie ma ich już w Afganistanie. Dlatego poprosiłem Edytę, by mnie skontaktowała z Amerykanami, bo chciałem ich poprosić o wizę. Pamiętajmy, że wtedy talibowie zdobyli już Kabul, a po mieście rozchodziły się pogłoski, że nowi władcy chodzą po domach i szukają osób, które współpracowały z obcymi wojskami. Minęła doba. Pani Edyta oddzwoniła z informacją, że jest szansa ewakuacji do Polski. Farid szukał wtedy swoich dawnych kolegów z czasów współpracy z Polakami, bo ich życie także było zagrożone. W nocy nie mógł spać i cały czas sprawdzał telefon. I took my bicycle because I didn't want to use my own car. I took my bicycle and I used it. Rano postanowiłem sprawdzić, czy da się przejechać drogą na lotnisko. Pojechałem rowerem, żeby nie brać samochodu i nie budzić podejrzeń. Przejechałem 10 kilometrów i dotarłem w rejon lotniska. Zobaczyłem ogromne tłumy. Kobiety z dziećmi na rękach, starszych ludzi, grupy maszerujące z bagażami w rękach. Słyszałem też strzelaninę. To jest nie do opisania. Cała szeroka ulica, po której zazwyczaj jeździły samochody, była pełna maszerujących ludzi. Byli tam też talibowie. Próbowali rozgonić tłum. Strzelali w powietrze i bili ludzi. Wróciłem szybko do domu i powiedziałem żonie, że to niemożliwe, że po drodze na lotnisko możemy umrzeć. Pokazałem jej filmy, które nagrałem, ale żona powiedziała, że musimy spróbować. Farid i jego żona spakowali się i razem z synkiem po zmroku pojechali taksówką na lotnisko. Z domu wychodzili osobno, żeby sąsiedzi nie zorientowali się, że wyjeżdżają. Gdy dotarli w rejon lotniska, droga była zablokowana przez tłumy, więc musieli z bagażami i po ciemku iść pieszo w samym środku tłumu. And the Taliban checkpoints were there and they were beating people with the Kalashnikov and with the sticks in their hands. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne, wkoło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali, a ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. Po jakichś 20 minutach dotarliśmy na główne rondo, gdzie stało mnóstwo samochodów talibów i było mnóstwo ludzi. Przypomniało mi się, że Edyta dała mi numery telefonów do jakiegoś innego Afgańczyka. Zadzwoniłem do niego. Powiedział, że utknął pomiędzy talibami a żołnierzami amerykańskimi i że razem z rodziną leży na ulicy. Mówił, żebym się wycofał, bo nie ma szans się dostać na lotnisko. So he advised me go back and do not come close by. I checked with my wife. She was scared and she was not able to speak. Moja żona była tak przestraszona, że nie mogła mówić. Zapytałem ją, czy nadal chce tam iść. Ona nie była w stanie nic powiedzieć. Jedynie pokiwała głową, że nie chce. Wróciliśmy stamtąd po ciemku do domu, a w tym samym czasie dostałem informację, że wylot jest opóźniony o 24 godziny. Rano żona Farida nie chciała już z powrotem jechać na lotnisko, bo bała się o syna. Przekonał ją jednak telefon od Edyty z informacją, że w innym domu zbierana jest cała grupa na wylot do Polski. Tę grupę ostatecznie na lotnisko przeprowadziła Jagoda Grondecka, polska dziennikarka, która później także ewakuowała się z Kabulu. We stayed there during the night and tomorrow morning at 6 a.m. it was the time which we're. Noc spędziliśmy pod bramą lotniska. Następnego dnia o 6 rano miał być wylot. Tak przynajmniej w mailu napisała nam polska ambasada w New Delhi. Ale my dopiero o 10 nad ranem byliśmy w stanie dotrzeć pod samą bramę do żołnierzy brytyjskich. Oni się na nas denerwowali, bo to było wyjście z lotniska. Wejście było gdzie indziej. Przekonaliśmy ich, żeby nas jednak wpuścili, a pomógł nam polski żołnierz, który tam przyszedł. Z początku moja żona i syn zostali za ogrodzeniem i bałem się, że nas rozdzielą, ale ostatecznie żołnierka pomogła im wejść do środka. Było nas w sumie 70 osób, ale okazało się, że wejść może tylko 47 osób. Ja starałem się pomóc w tym wszystkim, ale to wszystko było bardzo ciężkie. Those who had documents and those who didn't, it was very hard time.
Po 4 godzinach spędzonych w hali odlotów na wojskowej części lotniska, bez jedzenia, bez dostępu do ubikacji, Farid i jego rodzina weszli na pokład wojskowego samolotu. 2 godziny później wszyscy byli w Uzbekistanie. It was not easy to even to think. I was relieved at least because I made a safe place for my wife and my son. Nie myślałem wtedy o niczym. Czułem po prostu wielką ulgę, że moja żona i mój syn są bezpieczni. Przez cały ten tydzień, kiedy czekaliśmy w Kabulu, o niczym innym nie myślałem. Oczywiście, opuszczaliśmy nasz dom i było mi bardzo przykro. W samolocie cały czas miałem przed oczami twarze tych ludzi, którzy nie dostali się do środka na lotnisko. Tych ludzi, którzy całymi rodzinami w środku nocy czekali po nic. Czułem się winny, że mnie się udało, a im nie. Farid i jego żona zabrali ze sobą z Afganistanu jedynie 3 plecaki z ubraniami i laptopem, w którym, jak mówi Farid, jest całe jego życie. This is the question which is I am, you know, asking myself many times. I hope that they manage it, but cały czas zadaję sobie pytanie, czy kiedykolwiek jeszcze wrócimy do Afganistanu. Chciałbym, ale jestem politologiem i znam realia. Nie sądzę, żebyśmy mogli wrócić. Ci ludzie, którzy zdobyli Kabul, oni mają swoją własną agendę. Prezydent Ghani uciekł z kraju, więc wspólny rząd z talibami jest już niemożliwy. Oni zdobyli wszystko. Nie będą przestrzegać żadnych praw człowieka czy obywatela. Wiem, że nie wrócimy, choć w głębi serca wciąż mam nadzieję. I don't think I can make it, but I hope so much if I can make it back, you know. They saved our lives, you know. I'm very thankful to them, to the government of Poland, to the Polacy ocalili nasze życie. Jestem im bardzo wdzięczny. Polskim władzom, polskim żołnierzom. Nie masz pojęcia, jakie to dla nich niebezpieczne teraz latać nad Kabulem. Cały sprzęt wojskowy jest teraz przecież w rękach talibów i oni mogą zrobić wszystko. Mogą nawet strzelać do samolotów. Ci, którzy ryzykują swoje życie dla nas, są niezwykle odważni. Mamy wobec nich dług wdzięczności do końca życia. Wiem, jaka to ciężka praca teraz dla polskich żołnierzy. Co więcej, na bramie lotniska nie wiesz, czy idzie do ciebie zwykły człowiek, czy na przykład zamachowiec. Gdy moi przyjaciele pytają mnie, czy uratowali mnie Amerykanie, mówię, że Polacy. Nie wiem, jak mam wam dziękować za to, że udało nam się uciec. And that's very valuable. I don't know how to actually appreciate that and how to thank to the people of Poland, you know, try to play a role and that made it possible for us. Farid, 40-letni Afgańczyk, razem z żoną i synkiem od kilku dni jest w Polsce, szczęśliwie ewakuowany z Kabulu. Wszystko dzięki polskim władzom, fundacji ICAT, Human Dog oraz byłym pracownikom polskiego wojska PRT w Gazni. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. A na koniec zapytamy jeszcze, jak może wyglądać Afganistan rządzony przez talibów. John Sifton jest pracownikiem i ekspertem od terroryzmu. Mieszka w Nowym Jorku i pracuje dla organizacji Human Rights Watch. Za czasów poprzednich rządów talibów, w latach 2000-2001, pracował w Afganistanie dla Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, amerykańskiej organizacji pomocowej. From when they took power in 1996 through 2001, kiedy w 1996 roku talibowie przejęli władzę, to do 2001 roku pozwalali działać wielu międzynarodowym organizacjom, takim jak Save the Children, Lekarze bez Granic czy Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. ONZ także był w Afganistanie. Nie pozwalali natomiast działać grupom obywatelskim, dziennikarzom czy obrońcom praw człowieka. A czy mieliście wtedy jakieś ograniczenia? Under the previous Taliban rule? Oczywiście, talibowie nałożyli poważne ograniczenia na pomoc humanitarną. Wszystko musiało być przez nich akceptowane. Nie pozwalali na finansowanie edukacji dla dziewcząt, zwłaszcza starszych niż 12 lat. Pozwalali działać niektórym szkołom, ale to były szkoły dla młodszych uczennic poniżej 12 lat. They did allow some girls' schools to operate, but they were typically for younger girls under 12. I mean, look,
To było 20 lat temu, ale pamiętam, że ówcześni szefowie organizacji humanitarnych spotykali się z talibskimi ministrami i rozmawiali, co można zrobić, a czego nie. Były przepisy, które pozwalały na niektóre działania, a zabraniały innych. Ograniczenia albo były oficjalne i wynikały z przepisów, albo były komunikowane organizacjom humanitarnym. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Dzisiejsi talibowie to nie to samo, co wtedy. Są już starsi, mają więcej doświadczenia w afgańskiej polityce i nie są już tak bezgranicznie głupi. Wiedzą, że nie mogą już nałożyć powszechnych restrykcji, tak jak 20 lat temu. A wierzy im pan? No, we don't trust them, but they're not stupid. Oczywiście, że nie, ale oni nie są już głupi. Wiedzą, że nie mogą już cofnąć się 20 lat i pozwolić sobie na tak absurdalne restrykcje jak w latach 90. Jest niemal pewne, że dadzą więcej wolności. Ale czy tych wolności będzie wystarczająco dużo? Nie, nie będzie. Oni będą deptać prawa człowieka, nakładać poważne ograniczenia na kobiety, na aktywność społeczną i na media czy organizacje praw człowieka. Co do tego nie mam wątpliwości. But it's not similar to 20 years ago. Ale to nie będzie to samo, co 20 lat temu, bo świat się zmienił. Wtedy nie można było mieć w Afganistanie kamery, nie było telefonów komórkowych, nie było nic. Talibowie komunikowali się ze sobą poprzez radio. Teraz mają telefony satelitarne, konta na Twitterze, a świat jest inny, a oni o tym wiedzą. The world is very different. And they know that, and it's going to be different. So what would be the difference? Jakich zatem restrykcji teraz nie nałożą? Will not be existing anymore. We just don't know. And a lot of it is local. Tego nie wiemy. Wiele decyzji będzie bowiem podejmowanych przez władze lokalne. W jednym miejscu będą inne zasady niż w drugim. Czyli może być tak, że kobiety w jednym miejscu będą miały prawa, a na przykład w Helmand lokalny dowódca powie, że nie mogą one wychodzić z domów? Dokładnie tak. Spodziewamy się właśnie tego, że w jednym miejscu kobiety w ogóle nie będą mogły chodzić do szkoły, a w innych miastach, na przykład w dużych, jak Herat czy Kabul, talibowie zorientują się, że zabranianie kobietom studiowania nie jest politycznie mądre. Jaka jest zatem rola społeczności międzynarodowej? Pomoc czy programy rozwojowe powinny być dostarczane, czy nie? Są dwa rodzaje pomocy. Jedna to pomoc poprzez światowe agencje i organizacje pozarządowe, a druga to pomoc dla afgańskiego rządu. Ta druga jest teraz wstrzymana, ale jeśli będzie mądrze dostarczana, to dzięki niej Stany Zjednoczone i inni mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w Afganistanie. Los milionów Afgańczyków zależy od usług społecznych, jak opieka zdrowotna czy edukacja. Jeśli te fundusze zostaną wstrzymane, to te sektory się zawalą, a ludzie będą cierpieć. Ludzie, nie talibowie. Donatorzy muszą mieć to na uwadze. Nie mogą po prostu odciąć pieniędzy. Talibowie mają już teraz potężne źródła dochodu. Kontrolują przejścia graniczne, podatki czy cła. Pytanie, skąd wezmą się pieniądze na rozwój czy dla urzędników, bo jak nie będzie się im płacić, to gospodarka kraju się zawali. John Sifton jest prawnikiem i ekspertem od terroryzmu. Mieszka w Nowym Jorku i pracuje dla organizacji Human Rights Watch. Rozmowa z naszym gościem kończy ten odcinek podcastu Świat. Przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na platformie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych: Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat / The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat / The World. Tam oprócz środowych podcastów w piątki znajdziecie premiery filmowe. W tym odcinku to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.